Tytuł kursu: Systemy suchej zabudowy, część pierwsza. Moduł: Izolacja ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych. Temat: Izolacja stosowana w systemach suchej zabudowy. Masz notatki z wykładów o izolacjach stosowanych w systemach suchej zabudowy? Tak, tak. Przecież z tego ma być kolokwium. Tak więc uważnie wszystko notowałem. Dobra, Krzysiek, to przypomnijmy sobie wszystko po kolei. Izolacyjność przy montażu ścian działowych zależy od umieszczenia w nich niezbędnych wypełnień. Czyli na przykład wełny mineralnej, szklanej lub skalnej. Te materiały są podobno najbardziej dźwiękochłonne. Wiesz coś na temat wełny mineralnej? Z tego co pamiętam, to do zalet wykorzystywania wełny mineralnej w celach izolacyjnych zalicza się m.in. ognioodporność, wodoodporność, izolacyjność akustyczną, sprężystość i to wszystko. Kasiu, jeszcze odporność chemiczna oraz biologiczna, a także stabilność, paroprzepuszczalność, elastyczność i adaptacyjność. I jak to wszystko mam zapamiętać? A wiesz coś o wełnie szklanej? Wiem to, co mam napisane. Wełnę szklaną produkuje się w wyniku topienia piasku kwarcowego i stłuczki szklanej. Można ją spotkać w postaci otulin, mat czy płyt, w których to układ włókien jest układany równolegle do ich powierzchni, co wymaga użycia większej ilości substancji zlepiających. Rozumiem, wełna szklana jest również ognioodporna, prawda? Tak, wytrzymuje ona temperaturę 600-700 stopni Celsjusza. Z wykładu pamiętam jeszcze, że wełnę szklaną wykorzystuje się w konstrukcjach szkieletowych lub w ścianach trójwarstwowych. To oznacza, że musi wykazywać cechy adaptacyjne i elastyczne na wysokim poziomie. To prawda, z kolei wełna skalna wykazuje dużą wytrzymałość na ściskanie. I dzięki czemu wykorzystywana jest do izolacji elementów narażonych na duże obciążenie. Jest także odporna na odkształcenie. Jednak jest też bardzo sztywna i ma tendencję do rozwarstwiania się. Dlatego chyba częściej wykorzystuje się ją w izolacjach przemysłowych. Kasiu, zerknijmy jeszcze na obrazki, które przedstawiają te wełny. Może będzie nam łatwiej je zapamiętać. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.